Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś prezentuję naszego imiennika, czyli Abartha. Abarth 595, bo tak w tej chwili nazywają się te samochody. Żeby rozróżnić je od Fiata 500, to nazywają się Abarth 595. 1,4 litra turbo, 160 koni mechanicznych i instalacja gazowa od prawie 2 lat. Klient przejechał dotychczas 37 tysięcy km, czyli spokojnie dwukrotnie instalacja gazowa już się zwróciła. Tak jak mówiłem, 1,4 turbo, instalacja gazowa firmy BRC, której praktycznie nie widać. Tutaj tylko widzimy filtr fazy lotnej. Gdzieś tam pod spodem schowany jest również reduktor i sterownik i listwa wtryskowa również pod tymi obudowami. Praktycznie instalacji gazowej nie widać. Za to ciekawe jest wnętrze tego samochodu. Naprawdę pięknie wykończona skóra z czerwonymi dodatkami. A najśmieszniejszy w tym wszystkim jest panel zmiany biegów. Takiego panelu nie widziałem jeszcze chyba w żadnym samochodzie, ale jest on znany głównie z Fiata. Czyli nie ma tradycyjnej dźwigni zmiany biegów, tylko są przyciski. Jeżeli chcemy podjechać do tyłu, wciskamy R-kę, puszczamy hamulec i ruszamy. Chcemy jechać do przodu, wciskamy jedynkę, dodajemy gazu i samochód jedzie do przodu. Bardzo ładna deska rozdzielcza, ale tutaj obok przełącznika, aha, jeszcze dodam, że N-ka to jest oczywiście neutral, czy tam parking, a tutaj możemy sobie przełączyć na manuala i tu mamy eleganckie dźwigienki do zmiany biegów plus minus. I tym warto się pobawić przy takim potworze malutkim, bo taki samochód ze 160-konnym silnikiem to naprawdę jest wyścigówka. A myśmy tutaj dołożyli przełącznik benzyna-gaz, który pokazuje nam w tej chwili, że auto pracuje na gazie. Po przyciśnięciu raz tego przycisku wraca na zasilanie benzynowe i z powrotem na gazowe. A te cztery diody pokazują nam stopień napełnienia zbiornika. Zbiornika gazu, który jest zamontowany we wnętrze koła zapasowego, ma pojemność 33 litrów i można do niego zatankować około 29 litrów gazu. Nie wiem natomiast, ile można przejechać na tym zbiorniku. Zapytam może o to klienta, jeżeli będzie chciał nam powiedzieć. Witam. Proszę powiedzieć, ile da Pan radę przejechać na jednym tankowaniu Abarcikiem? Auto normalnie spala około 12 litrów benzyny. Przy dynamicznej jeździe gazu spala 15 litrów, czyli wystarcza to na około 200 km. No to marnie, ale to chyba auto miejskie bardziej. Ale to jest auto do miasta. Ja nie kupiłem, żeby szybko poruszać się po mieście i oszczędnie, i do tego nadaje się idealnie. Więc no, częste wizyty na stacji mi to osobiście nie przeszkadza, bo rekompensuje to niską ceną za dość dynamiczną jazdę takim samochodem, jasne, który ma 160 koni. 12 litrów benzyny po 5 zł, bo tyle kosztowała mniej więcej benzyna, tak, przez ostatnie lata, jak jeździł Pan na gazie, to jest 60 zł za 100 km, dobrze liczę. Tak jest. A 15 litrów gazu po 2 zł to jest 30 zł. Tak jest. Czyli dokładnie połowa, jeżeli przejechał Pan 37 tysięcy, na każdych 10 tysiącach zaoszczędził Pan 3 tysiące, to na 37 tysiącach można powiedzieć, że zaoszczędził Pan dyszkę. No, 10 tysięcy złotych. Tak. Czyli instalacja kilkukrotnie się zwróciła. No, to spokojnie trzykrotnie instalacja gazowa się zwróciła. W takim razie warto chyba zakładać gaz i wszystkich tych, którzy chcą jeździć na gazie, zapraszam do naszej firmy. Wszystkich tych, którzy chcą kupić sobie takiego Abartha, zapraszam do salonów, bo jeszcze są dostępne, ale żeby na niego zarobić, no to najlepiej oszczędzać na gazie już w tych samochodach, które Państwo macie dotychczas. A czy jest Pan generalnie zadowolony z tego ruchu, że założył Pan instalację gazową? Zdecydowanie, bardzo. Od początku chciałem, dlatego że te silniki idealnie nadają się pod instalację gazową. Nie mam żadnych problemów z instalacją gazową, jak do tej pory przez 2 lata nie wydarzyło się kompletnie nic. Jasne, w takim razie bardzo dziękujemy za rekomendację. Mam nadzieję, że więcej ludzi z takimi samochodami zgłosi się do nas na montaż instalacji gazowej. A po przejechaniu tych 200 km, o które zapytałem klienta, możemy podjechać na stację i zatankować sobie gazu za pośrednictwem tego oto wlewu gazu, który znajduje się właśnie pod klapką wlewu benzyny. Wlewu również z logiem Abartha. Innym logiem Abartha niż to na naszym budynku. Wszystkich tych, którym spodobał się ten filmik, proszę albo zachęcam do kliknięcia lajka. Zachęcam również do subskrypcji naszego kanału, na którym prezentujemy inne realizacje, inne przykłady realizacji montażu instalacji gazowych w samochodach. Również inne ciekawostki dotyczące alternatywnych źródeł zasilania pojazdów.
a tymczasem na gazie, hej!